Witam wszystkich i dzisiaj chciałbym wam pokazać ciekawostkę dotyczącą trybu fabularnego, a mianowicie chodzi mi o zarabianie sobie nielegalnej kasy. Jak widzicie, mój bohater ma tylko 45 dolarów. Ja za chwilę będę miał 50 tysięcy. Nie będę wchodzić na żadne giełdy, inne rzeczy, bo to jest kurwa o dupę rozbić. Nasz punkt znajduje się tutaj, sobie zaznaczyłem go. Dokładnie w tym miejscu się znajduje pewna rzecz. I tam za chwilę się udamy. Do tego użyję kodów. Kodu na latanie. Znaczy na szybowanie bardziej bym powiedział niż na latanie. Bo jest szybciej, by dotrzeć do punktu przeznaczenia. Jeszcze sobie tylko zaznaczę punkt orientacyjny GPS, żeby mieć właśnie punkt, gdzie mam lądować. Ci, co znają ten bug, to wiedzą mniej więcej, o co chodzi, ale on został zablokowany, lecz po moich analizach i dokładnych rozstrzeniach udało mi się to odblokować. Dokładnie tak. Bo chodzi o to, że jak była konsola PS3 i wszyscy, którzy mają PlayStation 3, bo to też działa na PlayStation 3 i jak równo na PlayStation 4. Ci, co byli na trybie fabularnym, kiedyś było właśnie pokazane, w jaki sposób można było bogacić się, zabierając stąd tak zwaną walizkę z kasą. Ja właśnie dopływam. Walizkę, jak już widać, to widać, taką mrugającą. I właśnie zarobiłem 25 tysięcy. Chodzi teraz o to, że kurwa, ta walizka dopiero się zrespi za 50 minut czasu rzeczywistego. Jak to zrobić, żeby to ominąć? To jest bardzo proste. W tym momencie muszę się zapisać w tym miejscu, gdzie się znajduję. Chwila. I włączamy landing gra. I teraz muszę poczekać, kiedy wczyta się tryb fabularny. Po to, żeby zrespić się w tym samym miejscu, gdzie się przed chwilą zapisałem. To jest ta sama metoda jak, kurwa, pominięcie czasu, jak jesteśmy na online. Resetujemy system. Dokładnie. Na online właśnie w ten sam sposób, kurwa, jak przechodzisz VIP-owskie misje, ruchoma forteca, właśnie w ten sam sposób resetujesz system. I właśnie w tej chwili jeszcze chwila, będzie zaraz full. I zaraz się zrespię. Tu gdzie powinienem. I znowu nurkujemy, by dopłynąć do punktu przeznaczenia. Jak widzicie, walizka znowu jest. Już mam 50 tysięcy. A przed chwilą miałem tylko 45 dolarów. Jak widzicie, łatwy zarobek. Jeszcze raz się zapiszę. Nie działa to, jakbyś kurwa teraz przeszedł na przykład, nie wiem, na inną postać, na przykład na Trevora i wrócił z powrotem i że się zrespi. Kiedyś tak to działało, ale kurwa zablokowali to rockstarowscy kurwa pedały, lecz idzie to ominąć właśnie w ten sposób, jak ja to pokazałem. Stawaj, ochleju. Ma problemy. No dalej, wstawaj, buraku. I przełączamy się z powrotem na Franklina, który znajduje się w wodzie. Jak widzicie, zanurkuje. I nic nie świeci. Sami widzicie, że kurwa to się tak nie da. Więc co robimy? Jeszcze raz się zapiszemy. Myślałem, że stworzą nowy zapis. Cholerny kaszel. I znowu gra.
wczytaj sobie grę, wczytuje mi się powoli tryb fabularny. To jest po prostu dla początkujących, jak którzy zaczynają grać właśnie w fabułę, bo się nudzą w online i tak dalej, a potrzebowaliby kasy. To właśnie w tym miejscu zawsze jest walizka. To nie zajmuje nam dłużej niż minutę, bo tyle się, może góra 2 minuty, wczytuje cała fabuła. I znowu powtarzamy, zajebisty glitch na fabułę. I to jest największa stawka, jaką możemy zarobić w nielegalny sposób. Dokładnie wam pokażę jeszcze dokładną lokalizację. Jak widzicie tutaj, to nie jest nic trudnego. Wystarczy popływać w tym kierunku, w tym rejonach. Jak zanurkujesz, to będziesz widzieć takie coś, jak taką zatopioną chujwę. Co to w ogóle jest, kurwa, platformę w każdym razie. I voilà, już mam 75 tysięcy, a przed chwilą byłem biedny jak mysz kościelna. Idealnie. Bo szpital sobie liczy 5 tysięcy, zabiera mi kurwa kasy, więc wiecie jak to jest. No i teraz, żeby odzyskać siono i nie bawić się tutaj wpływaniem, a chcemy go mieć na, jakby to powiedzieć, na lądzie, to przełączamy się z powrotem na Trevora, czy tam Michaela, nie ma znaczenia. Przed chwilą był kurwa tam, co za zboczeniec. Dobra, byłaś pierdolony alkoholiku, bo mnie denerwujesz. No dobra. I co robimy? Zabijamy się Trevorem. Jemu zabiorą 5 tysięcy, Franklin zyska 75 tysięcy za free. Możesz tak się pobawić, kurwa, przez, jakbyś tak się bawił przez godzinę, to byś miał, kurwa, miliony, kurwa. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby mieć miliony, tylko żeby mieć, jak to się mówi, wpisowe na, kurwa, broń i żeby kupować broń i nie tylko. Bo na przykład, kurwa, jest ciężko zdobyć broń i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ciężko może nie, ale kupić jest ciężko, bo nie masz kasy. No jak widzicie, mam 75 tysięcy, 45 dolarów. To mi na początku, kurwa, gdzie to jest wyjście? Tu. To mi na początek wystarczy. Teraz naszego Kazika zapiszemy na dwóch pozycjach. Za chwilę wam pokażę pewną sztuczkę. Przejdziemy sobie teraz na online, póki jeszcze to gówno działa. Sesja dla zaproszonych. Cholerny kaszel. To jest fajna sztuczka, którą już ostatnio pokazywałem, ale teraz ulepszyłem ten bardziej glitch. Bo to jest wszystko glitch. Wszystko będzie związane z fabułą i troszeczkę online. Dlatego teraz przyszłem na chwilę na online, bo mój awatar musi coś zrobić dla kogoś z fabuły. I chuj z online. Pamiętajmy, to jest inny czas, inny wymiar przestrzenny tutaj w online, bo to w ogóle inaczej czas leci, tam na fabule też inaczej czas leci. Mam sultana, będzie mi przeszkadzać, więc muszę go niestety na drodze wysadzić. Policja. Dobra, chwilkę to zajmie mi, bo będą mi przeszkadzać ta policja. Lester. No już ich słychać z daleka. Hey, what's going on? To co słychać? Hey,
Dobra. Morda, kurde. No. Chodzi o to kółeczko, co tutaj się znajduje. Wyścig. Sultan do fabuły. Więc dobra, nie będę obwijać wawelny. Zatwierdzamy wyścig. Już pokażę, o co chodzi. Tutaj nic nie zmieniamy. Super samochody sportowe. Dobra, zatwierdzam. Sesja zamknięta, żeby jakiś pojazd mi nie dołączył. Teraz tak. Czekamy, kiedy się uruchomi sesja. No dalej, mogłoby to szybciej. Tego samochodu nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. O, sultana. Potwierdzamy. Gotowy do gry. Zauważyliście, że jestem trochę inaczej ustawiony w tym wyścigu. Wyścig mnie kieruje prosto na chatę, kurwa, Trevora. A dokładnie, mianowicie mówiąc, na garaż Trevora. Więc wjadę sobie tutaj. Uderzę o tą pierdolną kanapę. Jeszcze cofnę się jeszcze raz. Okej. Pojazd musi być właśnie tak jak teraz. Na kanapie, nie może zjechać nam. Teraz sobie przejdziemy na Trevora. Może być to Michael lub Franklin. Ale i tak musimy się z powrotem i tak przełączyć na Trevora. Więc zobaczmy, co mi system odpierdolił głupiego i gdzie mnie wyrzuci. Znaczy, na jaką postać. Bo czasami mnie rzuca na Michaela, więc trochę to jest dziwne. Obym tym razem trafił w koło fortuny i że byłby to Trevor. I akurat jest to Trevor. Właśnie będzie, myślę, że kogoś wyrzuca. Co za zboczeniec. Że nie spadłeś i się nie zabiłeś. Ale to jest nieistotne. Tak śmierdzisz, poistałeś się zboczeńcu. Ale jesteś mi potrzebny. I teraz tak, wzywamy sobie taksówkę, bo nie będzie mi się chciało jeździć bez sensu z pijakiem śmierdzącym. Teraz muszę poczekać, kiedy pojawi się moja taksówka, więc będę na razie stać tak, bo jak się obracam kamerą, to taksówka nie chce przyjechać. W razie, że dwu użyję kodu na latanie, na szybowanie, jakby taksówka nie przyjechała, to by mnie olała, ale przyjechała, zajebiście. Ej, zostaw mi taksówkę, okej. Teraz jak wsiadł w prawie, to teraz zaznaczam sobie punkt, gdzie mam je zawieźć, czyli do Trevora chaty. Dobra. Duszamy sobie dwa razy X-a, teleportacją taksi i za chwilę będę przy Trevora chacie. I o to chodzi. No srader, kurwa. Dobra. Teraz biegniemy sobie do garażu. Po pojazd, który był w online. Teraz jak widzicie, mam ja sultana. Jest podpisany HX4545. Teraz będziemy powielać ten samochód. Więc dobrze. Więc on sobie nie chce tutaj gdzieś krążyć. My się przełączymy na bambusa, bo będzie bambus nam potrzebny do eksperymentu. Tak. Nyga! Czyli Franklin. Okej. Kod na nieśmiertelność włączony. Niestety, ale znam wszystkie, kurwa, kody na pamięć. Punkt docelowy, czyli ten rewir. Kod na szybowanie. Aktywowany i lecimy. Znowu aktywuję kod na szybowanie. Bo znam tutaj skróty. Więc teraz lecę sobie do punktu przeznaczenia. Zaraz wam pokażę, jak będę miał skopiowane dwa sultany. Dlatego powiedziałem, że dzisiaj poświęcę się fabule. Okej, my sobie na chwilę tu wylądujemy i lecimy dalej. Tak.
Lecimy do punktu przeznaczenia, bo muszę znaleźć za chwilę Trevora z tym pojazdem. Dlatego to trzeba robić w czasie rzeczywistym. Za chwilę coś odpierdolę głupiego. Dobra, my lądujemy tutaj przed tym sklepem, dlatego był mi kod na nieśmiertelność potrzebny. Dobra, może być ta stacja, kabum. Dobra, gdzie jest Trevor? No zajebiście, jak w mordę. Podjeżdżamy sobie pod cel. We're gonna have to tie a bell to you, Frank. So you wanna go get a drink or something? I teraz robisz tak. Strzałka w prawo mówi, aby spędzić trochę. Nie. My odmawiamy, czyli strzałka w lewo. I'd love to F, but I can't right now. I teraz wysiadamy z pojazdu, odbiegamy kawałek Trevorem i szybko przełączamy na Mike, przepraszam, na Franklina. I teraz musimy, jak on otworzy drzwi, my musimy równocześnie z nim wsiąść. Będziemy spamować klamkę, czyli teraz. Kurwa, nie działa. Trzeba to kilka razy powtórzyć. Dekąd, kurwa? Hey, are you following me? Oczywiście, że łażę za tobą. Najpierw zobaczmy, dlaczego nie mogłem. To trzeba trochę się pomęczyć. A, zjebało się. To co zrobimy teraz? Tak. Przełączymy na odwrót. To nie ma znaczenia. Kurwa. Czemu to jest taki ruch tych pedałów? Kurwa, wkurwiają mnie oni. Chodzi o to, że muszę otworzyć. Teraz. Udało się. Nie? Co za kurwa jebany Rockstar? Dobra. Kiedyś działał ten glitch, ale ja się tak łatwo nie poddam. Ha! Udało się. Dobra. Nieważne. Oni sobie teraz jadą. Czyli tak. Jak widzicie, Trevor prowadzi. Zrobię z pierwszej się kamery. Hello, Trevor, gdzie jedziemy? Masz zajebistą, kurwa, bryczkę, kurwa. Jedziesz przepisowo 40 na godzinę. No Trevor, kurwa, nie bądź żyła. Co jest fajne? Jedź, kurwo, bo cię zabiję. Prowadź do chaty, kurwa. Gdzie masz kasę, śmieciu? Teraz kulka w łeb. Ale nie, my tym się nie będziemy zajmować. I teraz, co ja zrobię? Przełączymy się na Michaela. To jest ważna procedura. Zaraz dowiecie się dlaczego. Bo właśnie w tym momencie udał się glitch. Na kopiowanie pojazdu. Na trybie fabularnym. Ach, dobrze, dobra. Teraz przełączamy się na Franklina, nie na Trevora. To jest ważne. I zobaczmy, co się stanie. Jedzie samochodem. Proszę, mam jeden Sultan HX. Przełączymy się teraz na Trevora. Proszę, jest drugi samochód. Jak widzicie, mam dwa Sultany. I teraz tak. Trevorem bierzemy z powrotem do garażu, bo już nie będziemy ściągać z online pojazdów, więc mu się tu nic nie stanie. Tylko wyjdziemy, żeby się zamknął garaż. Okej, zamknął się. I z powrotem na Franklina. I teraz jakbym chciał, żeby Michael miał, kurwa, też ten pojazd, to musiałbym zrobić to samo. I teraz wszyscy mają HX-a, kurwa. No, prawie wszyscy. Teraz nie, musiałbym jechać do posiadłości, żeby go se zapisać do chaty. Tak, do chaty. To będzie dobry pomysł. Bo tutaj mi się nie chce, kurwa. Gdzieś tutaj on miał garaż, chuj ci wie gdzie. Gdzie to było? Na dole. Tutaj nawet nie ma kupionego. Ale w chacie też może mieć. No dobra, to jedziemy sobie z sultanikiem.
do garażu. W razie, że Trevor ma jeszcze u siebie w garażu zapisanego sultana. Teraz na fabule są trzy sultany, więc praktycznie każdy mógłby się podzielić, ale nie chce mi się. Więc zachowam te pojazdy w normalnych garażach. Że jak Franklin będzie sobie teraz przechodzić jakąś misję, to będzie przechodzić moim pojazdem aż XM, kurwa. Zajebista sprawa. Nega ma mój samochód, kurwa. Pięknie. Mój własny stuningowany pojazd. No niestety Trevor mnie wkurwia, więc ten żałosny alkoholik nawet nie powinien mieć takiego samochodu. Jak widzicie, kurwa, glitch nawet na fabule działa. I to jest, żeby było jasne, działa to gówno od 5 lat, żartuję, od 4 dokładnie. Od dokładnie 2012 roku, nie będę w chuja lecieć, czyli praktycznie, no 5 lat, kurwa. Od dziejów PlayStation 3. Kiedyś na PlayStation 3 właśnie, kurwa, udostępniłem kopiowanie samochodów i jak widzicie, na PlayStation 4 cały czas to działa. Możemy sobie w tym momencie, kurwa, jakby to powiedzieć, trzepać siano na fabule. To jest po prostu dla ludzi, którzy są znudzone i jak to się mówi, nudzi ich już online, bo tam chwilowo już nie ma co do roboty lub na przykład, nie wiem jakby to powiedzieć, nie może sprzedawać już pojazdów, bo jest ten jebany limit dzienny. No niestety takie życie. Nie da się obejść limitu dziennego. Morda w kubel. Nie da się obejść limitu dziennego, bo to kurwa raz jest tak, kurwa. Ten Rockstar sam nie wie co odpierdala, kurwa. Więc prawie dojechałem do Franklina chaty. I wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni. Franklin z tego, że zyskał za darmo. Za darmo zyskał samochód, bo się zduplikował, a tylko ze z tego względu, że obydwoje odmówili sobie współpracy i Franklin siedział nielegalnie u Trevora w samochodzie. I w ten sposób, przyłączając się na Michaela, rozdzieliłem ich. Weź tego Buffalo, wypierdol, tu masz lepszą, kurwa. Tu mam jeszcze, o, tego mam jeszcze. Aha, bo tego też powieliłem. Ale szczerze mówiąc już nie potrzebuję tej żółtej, kurwa, psranej bryki, kurwa. Bo mam, jakby to powiedzieć, kurumę i ona jest lepsza niż to gówno. Więc w pizdu z tym złomem. Ogólnie on, jakby to powiedzieć, jeżeli zrobię teraz... Dalej. Zamknięty. Więc jeżeli zrobię tak, to teraz ten pojazd, który zostawiłem, znajduje się w garażu policyjnym. Więc nic nie tracimy, tylko zyskujemy. Teraz szpital mi zabierze 5000, więc zostanie mi 70 000. Patrzcie. Jakie zdzierstwo. Taksówka jest tańsza niż, kurwa, szpital. 5, o dobra, prawie. Ale kurwa, 3000, kurwa, to jest kupę szmalu, kurwa. Tutaj każdy z nich zarabia po 1500, kurwa, dolarów, kurwa, a mi 3 kaple zabrali. Co za menele. No dobra. I to by było na tyle z moich ciekawostek. Do następnego usłyszenia.